Cześć, z tej strony Mateusz Gawron. W dzisiejszym vlogu chciałbym powiedzieć Wam o jednej z najważniejszych rzeczy, jakie w ogóle dowiecie się z tych moich vlogów. Naprawdę tak uważam i naprawdę uważam, że to, co teraz Wam powiem, ta wiedza, którą się z Wami podzielę, jest jedną z najważniejszych na tym kanale i może być kluczowa dla Waszego rozwoju. O czym chcę Wam powiedzieć teraz? O graniu poza zestawem. Najpierw zrobię Wam wprowadzenie. Bo musicie wiedzieć, że skończyłem skrzypce, w sensie klasy skrzypiec. Grałem również na trąbce. Oczywiście miałem elementy gry na fortepianie. Czyli można powiedzieć, że jestem multiinstrumentalistą i uczyłem się pod okiem nauczycieli grać na różnych instrumentach. Poza perkusją, oczywiście, której sam się nauczyłem. Widziałem po prostu podczas mojej nauki, jak wygląda proces uczenia się na różnych instrumentach. I powiem Wam, że o perkusji panuje taki, taki mit, że to jest, to jest taki niekomfortowy instrument, bo sam zestaw jest duży, jest głośny, nie można go wszędzie trzymać, nie można wszędzie na nim grać. W bloku to na przykład w ogóle odpada, transport jest trudny, nawet na perkusji elektroniczne, jak ktoś ma mieszkanie z jakimś cienkim stropem, to sąsiedzi się skarżą, że słychać jakieś stukanie. No ogólnie o perkusji się zwykło mówić, że to jest taki instrument, to no, no, trzeba po prostu bardzo chcieć, żeby na nim grać. Nie? Jest w tym oczywiście trochę racji, bo rzeczywiście on się wydaje z wierzchu dużo trudniejszy niż gra na przykład na gitarze, którą możecie sobie ćwiczyć w wielu miejscach. Jak nie podłączycie do pieca, to jest cichym instrumentem. Możecie poświęcić dużo czasu, takiego, który. Na przykład, zajmuje perkusie się dotarcie do jego salki, to po prostu mając gitarę w domu, możesz ćwiczyć w domu. Ale spójrzcie na tą rzecz, o której się nie mówi, mianowicie o tym, że praktycznie na żadnym instrumencie nie możecie ćwiczyć poza właśnie tym instrumentem. Grając na skrzypcach, no jak możesz ćwiczyć skrzypce? Musisz mieć instrument. Musisz mieć instrument w rękach. Grając na gitarze, są jakieś tam chyba ćwiczenia takie na palce, ale ogólnie raczej się tego nie robi albo w małym, w małym, w niewielkim zakresie. Trąbka, są jakieś ćwiczenia dla ust, ale ogólnie trzeba mieć instrument, trzeba ćwiczyć na tym instrumencie. A perkusja, właśnie ten mit jest taki, że można ćwiczyć tylko kilka godzin nieraz w ciągu tygodnia, w sensie jak się pojedzie na salkę, jak się ma ten wydzielony czas, kiedy można pobębnić. A powiem Wam, że można spojrzeć na to wszystko zupełnie inaczej, z zupełnie innej strony. Mianowicie na perkusji możecie ćwiczyć wszędzie. Dosłownie wszędzie. Wszystkie, tak na dobrą sprawę, rytmy, które gracie, Pomijając oczywiście to, że tutaj gracie prawą ręką na rajdzie, a tu gracie prawą ręką na hai-hecie czy coś, że ona się zmienia. Dla mózgu to jest tak w sumie bez znaczenia. Dla mózgu ważne jest to, żeby pewną nienaturalną dla niego kombinację ruchów sobie przyswoić. I to możecie robić w każdym miejscu. To jest naprawdę jedna z, z niesamowitych rzeczy, które są właśnie związane z nauką gry na perkusji. Że w ciągu tygodnia powiedzmy masz 7 godzin za zestawem, ale ty możesz ćwiczyć dużo, dużo, dużo więcej poza zestawem. Siedzi gitarzysta, osoba grająca na skrzypcach, trębacz, pianista, flecista i perkusista przy serialu. I perkusista może ćwiczyć. To jest właśnie super świetne, powiem Wam. Można ćwiczyć gotowe całe rytmy, można ćwiczyć kombinacje. Chodzi o to tak na dobrą sprawę, żeby mózg nauczył się danej kombinacji uderzeń następujących po sobie albo łącznie, czyli noga, ręka, i to, jeśli jest nauczone poza zestawem, bardzo szybko jest możliwe do zaimplementowania na zestawie. Oczywiście ta sekwencja ruchów jest troszeczkę inna, bo jak gracie sobie w taki sposób, nie? To później trzeba grać na przykład tak. Trochę jest inne ułożenie mięśni, ale sam ruch on już jest wypracowany. Także to już jest większa część sukcesu. Czyli, jeśli umiesz coś zagrać w taki sposób, to już naprawdę jesteś bardzo blisko tego, żeby zagrać ten sam rytm na perkusji. I powiem Wam, że Potraktujcie tę moją poradę bardzo, bardzo poważnie. Weźcie ją sobie do serca. Zastanówcie się, jak wy ją możecie wcielić w wasze życie, bo grać można wszędzie: w tramwaju, w autobusie, w metrze, w pociągu, w samolocie, w samochodzie, podczas zajęć, podczas przerwy w pracy, podczas siedzenia i czekania, nie wiem, na dziewczynę czy na chłopaka, przed telewizorem, przed komputerem. Kiedy tak naprawdę macie ochotę, kiedy macie czas, kiedy macie chęć. To już nie jest pytanie, czy mogę ćwiczyć, tylko co ja mogę ćwiczyć, jak mogę ćwiczyć. Wiadomo, że trzeba zachować też szacunek dla osób, które siedzą koło nas, bo jeśli będziecie robili takie coś, to to jest bez sensu, bo przeszkadzacie komuś innemu. Ale siedzenie takie i po prostu delikatne ruchy, ćwiczenie jakiejś kombinacji zapętlającej się, to nie jest żaden problem już. Możecie prowadzić jakąś rozmowę yy, grając zapętlony rytm, który i tak musicie wyćwiczyć. Powiem Wam, że to jest naprawdę niesamowite i Wasz mózg dostaje dużo bodźców, tak? Czyli szybciej się rozwijacie. Naprawdę zapamiętajcie to z tej, z tej mojej lekcji, z tego vloga, żeby próbować ćwiczyć poza zestawem. Bo to może niesamowicie popchnąć wasz rozwój do góry. To jest ten element, dzięki któremu możecie mieć szalenie wielką przewagę między innymi muzykami, którzy potrzebują instrumentu do ćwiczenia. Ty ćwiczysz godzinę, ktoś ćwiczy godzinę, ale ty możesz ćwiczyć w ciągu dnia także dwie godziny po prostu, niby coś tam sobie, a co ty tam sobie stukasz, co ty tam sobie bębnisz, a ty ćwiczysz. Więc szukaj dla siebie takich ćwiczeń, jakichś kombinacji. Które nie wymagają od Ciebie bardzo, bardzo dużego skupienia, ale takie, które po prostu jesteś w stanie przechodzić od jednego do drugiego. No. Do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć.